Cześć, jeżeli planujesz zlecić komuś projekt logo dla swojej firmy, to w tym filmie mam dla Ciebie 5 wskazówek, które pozwolą Ci uniknąć problemów, może nie tyle w trakcie realizacji tego projektu, co bardziej z późniejszym jego wykorzystaniem. Zapraszam do oglądania. Jestem wykonawcą stron internetowych i bardzo często trafiają do mnie klienci, którzy jeszcze nie mają logo lub tacy, którzy logo mają, jednak niestety jest ono przygotowane w nieodpowiedni sposób, czasem wręcz uniemożliwiający wykorzystanie tego projektu w dalszych działaniach. Postanowiłem więc zebrać 5 najważniejszych wskazówek z punktu widzenia osoby, która kupuje projekt logo, po to, aby uniknęła ona dalszych problemów czy rozczarowań i takich sytuacji, gdzie przykładowo, mimo że masz logo, to trzeba wykonać je ponownie, ponieważ nie da się go wykorzystać w projekcie, który chciałeś wykonać. Przejdźmy zatem do konkretów, czyli 5 wskazówek, zanim kupisz projekt logo. Pierwsza sprawa to format zapisu pliku. Musisz wiedzieć, że grafika komputerowa dzieli się na wektorową i rastrową, tak zwaną bitmapę. Nie wdając się w szczegóły, z czego składa się obraz, w jakiej grafice, musisz zapamiętać, że grafikę wektorową, tak zwane krzywe, można dowolnie skalować bez utraty jakości. Tutaj masz przykład teraz na ekranie. To znaczy, że możesz projekt wykonany w krzywych pomniejszyć, aby pasował na przykład na długopis, lub powiększyć, aby zajmował na przykład cały billboard, a cała grafika będzie cały czas miała dobrą jakość. Natomiast w przypadku bitmapy, czyli grafiki rastrowej, nie posiada na tej właściwości, skalowanie takiej grafiki, szczególnie w górę, powoduje, że wygląda ona gorzej niż rozmiar oryginalny. W przypadku logo zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest posiadać projekt zarówno w grafice wektorowej, jak i rastrowej. Wektory będziesz wykorzystywał prawdopodobnie do druku lub jakichś zastosowań nietypowych, na przykład na druki na odzieży. Natomiast rastry, czyli bitmapy, będziesz wykorzystywał w takich miejscach jak media społecznościowe, strona internetowa, czy na przykład prezentacja, którą przygotowujesz w PowerPoincie. Wektory zapisywane są w formatach typu PDF, SVG czy EPS lub w plikach roboczych programów graficznych, na przykład AI, CDR. Natomiast rastry to są popularne, na przykład JPG czy PNG. Warto posiadać obraz rastrowy zarówno z białym tłem w JPEG-u, jak też bez tła w PNG. Jest to bardzo ważne, ponieważ później czasami chcemy umieścić gdzieś logo bez tła, a mamy tylko JPEG-a z białym tłem i mamy problem. Punkt drugi to proporcje znaku i mówiąc o proporcjach, nie chodzi mi tu o jakieś podziały harmoniczne i tego typu rzeczy. Chodzi mi po prostu o ułożenie elementów logo względem siebie. Załóżmy, że logo składa się z sygnetu, czyli znaku graficznego, oraz z logotypu, czyli napisu. I te dwa elementy względem siebie można ułożyć w różny sposób. Pierwszy sposób, najpopularniejszy, to jest sposób horyzontalny, czyli w poziomie, natomiast drugi to wertykalny, czyli w pionie. Pomijam już jakieś inne, mniej typowe rozmieszczenia elementów, skupmy się na tych dwóch. W przypadku strony internetowej znacznie bardziej pożądany jest układ horyzontalny z prostego powodu. Jeżeli logo ma układ pionowy, czyli wertykalny, to automatycznie cały górny panel strony z logo i menu jest wyższy, zwyczajnie po to, żeby logo było czytelne i zabiera więcej miejsca. Trzeba przez to więcej scrollować, by dostać się do interesujących nas treści. Dużo bardziej praktyczne jest zmniejszenie wysokości górnego panelu strony na rzecz szybszego dotarcia do właściwej treści strony i z podobnego powodu na stronach internetowych nie są zbyt pożądane logo w formie np. okręgu, z treścią wpisaną w środek czy też różnego rodzaju herby. Ponieważ aby były one czytelne, muszą być dość wysokie i zabierają cenne miejsce na górze strony internetowej. Punkt trzeci, projekt indywidualny czy gotowa grafika z ewentualnymi modyfikacjami. Zanim kupisz projekt, musisz dowiedzieć się, czy kupujesz projekt indywidualny czy gotową grafikę z ewentualnymi zmianami. Obiło Ci się pewnie o uszy historię, że jakaś firma wydała setki czy tysiące dolarów na swoje nowe logo, a z drugiej strony wchodząc na Allegro możesz znaleźć wykonawcę za 50 czy 100 zł, który wykona dla Ciebie taki projekt.
No, różnica jest tutaj w podejściu, gdzie firma, która zleca projekt indywidualny, jest to zwykle poprzedzone jakimś głębszym badaniem, preferencjami klientów oraz samego klienta, klientów klienta oraz zleceniodawcy. Natomiast w przypadku takiego gotowego znaku po prostu wchodzimy do jakiegoś banku zdjęć, szukamy odpowiednich propozycji związanych z branżą zleceniodawcy i w ten sposób konstruujemy gotowe logo. Przykłady takich gotowych ikon pokazuję teraz na ekranie. To jest przykładowy stock deposit photos. Jak widzisz, jest tutaj tego bardzo dużo. Wystarczy wpisać słowo kluczowe logo i jakieś inne słowa opisujące na przykład naszą branżę. I teraz, czy kupowanie takich gotowych projektów to coś złego? No niekoniecznie, jeżeli masz ograniczony budżet, to takie zmontowanie logo z gotowych elementów może być jedynym na ten moment rozwiązaniem. Warto jednak wprowadzić jakiekolwiek zmiany do takiego projektu, do takiej kupowanej grafiki, no i przede wszystkim mieć świadomość, co kupujemy. Punkt czwarty to ogólne uwagi odnośnie samego projektu. Przy projektowaniu logo, to oczywiście jest bardziej do projektantów, ale ty jako klient też powinieneś wiedzieć, że dobrze jest przyjąć zasadę im prościej, tym lepiej. Wystarczy spojrzeć na logo największych światowych korporacji typu McDonald's czy Nike. To zwykle są bardzo proste znaki i takie właśnie cechy, taką prostotą cechuje się dobre logo. W logo chodzi o to, żeby było ono estetyczne, ładne, a niekoniecznie przeładowane bajerami. To jest częsty błąd osób, które chcą zlecić taki projekt, że chcą, żeby to logo było nie wiadomo jak wymyślne. Tymczasem najlepsze efekty przynosi po prostu zwykły, prosty projekt, który jest ładny, estetyczny, ma odpowiednie marginesy, odstępy między elementami i tak dalej. Warto tutaj zdać się na swojego projektanta. Jeżeli już go wybrałeś, podobało ci się jego portfolio, to warto po prostu skorzystać z jego rekomendacji. Koniecznie zwróć też uwagę, aby twoje logo było czytelne w wersji jednokolorowej. Pewne nośniki wymagają takiego projektu, na przykład pieczątka, grawer, czy na przykład nawet logo wystrugane w drewnie. Warto posiadać wersję swojego logo na białym tle, na ciemnym tle oraz monochromatyczne, czyli czarno-białe. Wreszcie punkt piąty, czyli autorskie prawa majątkowe do projektu. Koniecznie zadbaj o to, aby podpisać z wykonawcą swojego logo takie właśnie przeniesienie praw autorskich. Tutaj chciałbym odesłać do ciekawego artykułu na ten temat na poradniku przedsiębiorcy. Widzisz go teraz na ekranie, podrzucam też link w opisie do filmu. Tutaj jest wszystko ładnie wyjaśnione, a z mojej strony tylko do zapamiętania uwaga, aby podpisywać umowę przeniesienia praw autorskich, aby później bez problemu z tego logo korzystać w przyszłości. I na koniec jeszcze jedna bonusowa uwaga. Musisz wiedzieć, wbrew temu co przeczytasz gdzieś w internecie, czy usłyszysz na przykład od osób związanych z projektowaniem logo, że logo to twarz firmy, że jest ono najważniejsze itd., itd., to tak naprawdę projekt logo nie należy do listy najwyższych priorytetów dla osoby, która na przykład zakłada firmę. Dużo bardziej istotne jest praca nad pozyskiwaniem klientów, czy praca nad tym, aby oferować jak najlepszej jakości usługę czy produkt, ponieważ to przynosi nam zyski. Nie to, czy nasze logo będzie miało taki odcień czerwieni czy inny, ale to, czy nasza firma będzie przynosiła zyski. Jeżeli poświęcisz zbyt dużo czasu na myślenie, proces cały projektowania twojego znaku firmowego, to może cię to odsunąć od tego, co jest naprawdę ważne, czyli generowanie zysków, czy planowanie tego generowania zysków dla twojej firmy. Tak naprawdę firma może istnieć bez logo, czy logo możesz mieć jakieś w bardzo uproszczonej formie, a w przyszłości możesz je poprawić, czy całkowicie zmienić. Na początek ważna jest praca nad pozyskiwaniem klientów czy własną ofertą, ponieważ bez tego tak naprawdę logo za jakiś czas może ci nie być potrzebne, bo twoja firma zwyczajnie nie przetrwa. Dlatego warto sobie dobrze ustawić priorytety, jeżeli jesteś akurat na takim etapie, że planujesz założyć firmę. Jeżeli interesuje cię temat zakupu projektu logo, to zapewne masz też w planach zakup strony internetowej, która pomoże ci właśnie pozyskiwać tych klientów z internetu. Jeżeli tak jest, to koniecznie zobacz moją ofertę na stronie www.arturkosiński.pl.
Moja firma od kilku lat realizuje tego typu projekty i z pewnością będziemy mogli Ci pomóc. Jeżeli wskazówki z tego filmu były dla Ciebie przydatne, to daj kciuk w górę pod filmem. Jeżeli masz jakieś pytania na ten temat, to zadaj je w komentarzu. A jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie oraz zapisz się na newsletter na mojej stronie www.arturkosiński.pl. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.